Próbuję dzisiaj zrobić, to ja, Krzysztof, zrobić filmik. Teraz dostaję informację o zagrożeniu pogodziowym. Mam nadzieję, że u siebie jest ok. Spróbuję zaprezentować moją drogę. Wyciągarka, szakle do wyciągania lina, lina do przeprania, do ewentualnie do wymiany, lina syntetyczna, to już we własnym zakresie, światła do jazdy dziennej, sprawne, reflektory całe, halogen do doświetlania, na górze drugi, po bokach halogeny robocze, żeby sobie doświetlić boki pracy, zaraz zobaczymy, czy są sprawne, powinny zadziałać sobie bez problemu. O, jak widzisz, czekaj. Działają przedni. Przedni też działa, roboczy. Tylny roboczy też działa. Tamten jest włączany ręcznie, ten jest włączany łącznie ze skrzynią biegów. Duże koło 35-calowe. Jest to specjalny taki błotnik, nie błotnik, przepraszam, tylny zderzak metalowy z mocowaniem koła, także one nie obciążają, nie obciążają drzwi, to znaczy koło nie obciąża drzwi. To wygląda tak. O, środek jest, jestem przygotowany na robotę, także to jest sprzęt w środku, podsufitka, jak to podsufitka, na górze mam high lifta, szpadel do wykopywania się, ewentualnie siekiera, to wszystko można sobie pobrać tym kluczem, odkręcić zarówno high lifta, siekierę, jak i szpadel, to wszystko jest bezpieczne, zabezpieczone. Nic się tutaj nie odkręci, nie spadnie podczas drogi, nawet po największych wertepach. Na największym offroadzie. Blacharka, o, tu jest w stalowym zderzaku jest rura wydechowa. Zaraz przejdziemy do podwozia. A, te drzwi trzeba zrobić jak to Land Rover, zawsze coś nie działa. Trzeba je odblokować. O, tutaj jest to zawieszenie, osłona butra. Korozji jako takiej w żerowej karoserii nigdzie nie ma. Nigdzie nie ma. Głośniki są wymienione przednie. Radio, stary Blaupunkt, bardzo stary, ale jest. Jakoś tam działa. Miałem dwa inne nowe radia, ale to były i to Pioniera i też Blaupunkta i zepsuły się. Musiałem wrócić do starego radia. O, to wygląda tak. Korozji w żerowej nie ma. Zaraz zobaczymy. O, tu środek. Tak wygląda. Zaraz go sobie odpalimy. Szyber dachu nie ma, nie ma co ciec. Podsufitka stara, więc mam taki patent, żeby nie obwisała. Jest zabezpieczona. No i doszliśmy do końca. Połóżmy się teraz tutaj pod spód, jak to ta rama wygląda. Tu jest zdrowe. Rama palcem stukam. Mógłbym stukać młotkiem, to by było bardziej
takie miarodajne. Ale nie mam, nie ma po co stukać młotkiem. Aż takiej korozji nie ma, zaraz zobaczymy. Tutaj położymy się. A tu ta blacha była, w podłodze była robiona. Tak wygląda. Poczekaj tu jeszcze od spodu. Od spodu, żebyś zobaczył sobie. Teraz może być trochę mało, słabo to widoczne, ale to ci pokazuje, że podłoga od spodu to jest na wysokości kierowcy. To było robione, nie ma korozji, było to zabezpieczone. Proszę, tu od spodu tylne koło, most, tylne koło prawe. Progi tak wyglądają, przednie koło, tu zawsze to, co w Land Roverach jest, nie uszczelnisz tego połączenia skrzyni biegów z reduktorem. Proszę, tak to wygląda. Silnik trochę się poci, trzeba by było uszczelnić miskę olejową. To miałem to kiedyś zrobić. Przejdziemy. Jest płyta zabezpieczona, zabezpieczenie główki mostu. Tak to wygląda. Moment. CB radio, skrzynia biegów manualna, ciśnieniomierz do turbo, trochę popiszczy. Odpalimy. Nie ma trzej, amigos. Nie ma trzej, amigos. Włącznik kompresorów. Blokady przedniej, tu blokada mechaniczna centralnego mechanizmu różnicowego, tutaj jest CamDiff, czyli blokada tylnego mechanizmu różnicowego, włącznik, wyłącznik wciągarki, włącznik świateł, tego światła roboczego, są włączniki tych świateł roboczych, prawa strona, tył, przód, lewa strona. Otworzymy maskę. Dam na chwilę pauzę, żeby otworzyć. Tak to wygląda. Góra sucha. A, snorkel działa. Nie używamy wciągarki, więc jest na razie jest odłączona, żeby nie było zasilania. Akumulator sprawny. Komputer. Wrzucam to na YouTube'a, podeślę ci linka, oglądnij sobie, jak masz jakieś pytania, zapraszam do kontaktu, no i oczywiście do przyjazdu do mnie i do kupy.